Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. A w dzisiejszym materiale omówimy sobie taki malutki komputerek, który możecie kupić już w okolicach 500 zł. I generalnie tego typu komputer jest bardzo spoko do pracy, do zdalnej nauki, czy nawet do pogrania w prostsze gierki, czy skorzystania usług streamingowych takich jak GeForce Now czy Google Stadia. Więc w dzisiejszym materiale sprawdzimy, co potrafi i pokażę Wam, do czego ja osobiście planuję wykorzystać tego malucha. A szczerze mówiąc, to będzie robił za serwer, ale o tym w dalszej części materiału. Tak więc omawianym dzisiaj komputerkiem jest HP ProDesk 600G1. Konkretnie jest to wersja USFF, Ultra Small Form Factor. Te komputery występują właśnie w różnych rozmiarach i ten, który ja posiadam, wariant, jest to ten najmniejszy. Komputerki te mają soket 1150, czyli obsługują procesory Intela czwartej generacji. Swoją drogą, ja tą swoją sztukę dostałem jakiś czas temu w paczce od widza, za co bardzo dziękuję, Alan, jeszcze raz. Też ten fragment z paczek pojawi się niedługo w materiał z paczek od widzów, ale już teraz chciałem Alanowi bardzo podziękować za to, że podesłał mi tego malucha. Konfiguracja, którą ja dostałem, posiada dwurdzeniowy procesor Intel Celeron, 16 GB DDR3 SODIMM, czyli są to takie laptopowe pamięci, no i komputerek nie posiadał żadnego dysku. No i tak sobie patrzę na ten malutki komputerek i pomyślałem, że w pierwszej kolejności może fajnie byłoby go ulepszyć, a ściślej mówiąc to ulepszyć nieco procesor, bo dwurdzeniowy, dwuwątkowy Celeron to może być troszeczkę nie wystarczająco dla mnie. Więc zacząłem szukać procesora i za około 250 zł kupiłem procesor i5 4590T, który ma 4 rdzenie, 4 wątki. Literka T ma tutaj naprawdę dość spore znaczenie. Literka T w procesorach Intela oznacza to, że jest to procesor, który jest troszeczkę bardziej energooszczędny, ma niższy współczynnik cieplny TDP. Co za tym idzie, taki procesor pobiera troszeczkę mniej energii niż taka klasyczna i5 czwartej generacji, no i dodatkowo troszeczkę słabiej się grzeje. I szukając procesora, myślałem jeszcze, szczerze mówiąc, o procesorze i7 z dopiskiem T, ale kosztuje on ponad 600 zł i no, jeszcze na głowę nie upadłem, więc wybrałem i5. Jeżeli chodzi o złącza samego komputera, to jest ich naprawdę całkiem sporo. Z frontu mamy USB 3.0, z tyłu natomiast do dyspozycji mamy dwa DisplayPorty VGA, dwa USB 3.0, 2.2.0 i Ethernet gigabitowy. Ciekawie robi się jednak wówczas, gdy przejdziemy do wnętrza komputerka, bo odkręcając zaledwie jedną śrubkę z tyłu i zsuwając obudowę, zyskujemy łatwy dostęp do praktycznie wszystkich komponentów. Mamy tutaj dwie kości RAMu, SODIMM, jak mówiłem wcześniej, złącze SATA, no i spory radiator na procesor. Wprawne oko zauważy też złącze M2 dla karty Wi-Fi i kolejne złącze M2, które można wykorzystać na dysk M2 NVMe. Ale z tym wykorzystywaniem M2 pod dyski twarde to jest dość skomplikowana sprawa i o tym porozmawiamy sobie jeszcze później. Ja finalnie zdecydowałem się odkręcić radiator, no i wymieniłem procesor z Celerona na i5, no i zaraz zobaczycie porównanie wydajności. Ale zanim przejdziemy do takiego porównania, jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie, to komputerek działa naprawdę fantastycznie. Z dyskiem SSD, który podłączyłem na SATA, wszystko śmiga aż miło. Zarówno w sumie z Celeronem, jak i z i5, z codziennymi zadaniami radzi sobie ten komputerek naprawdę bardzo dobrze. Przeglądanie dużej ilości kart w przeglądarce z filmem YouTube w tle to w ogóle nie jest problem dla tego sprzętu. No i spokojnie przy 16 GB RAMu możemy sobie wrzucić kilka komunikatorów w tle i komputer nie złapie zadyszki. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność syntetyczną i porównanie tych dwóch procesorów, to taka i5 wypada ponad 2 razy lepiej niż Celeron. W V-Rayu ta różnica nie jest aż tak duża, ale po raz kolejny mamy prawie 2 razy lepszy wynik dla i5. W benchmarku X265, który enkoduje film kodekiem H265, no tutaj ta różnica również jest spora. No jak również obiecałem, pomyślałem, że sprawdzę ten malutki komputerek, jak sobie poradzi w takich prostszych grach. Lecimy na początku z Minecraftem, który działał na ustawieniach takich, powiedzmy, niskich. No i na Celeronie byliśmy w stanie wyciągnąć 75 klatek, natomiast na i5 aż 161. League of Legends na ustawieniach umiarkowanie niskich działał na Celeronie w 60 klatkach na sekundę średnio, natomiast na i5 było to lepiej, bo 85. Wymiana procesora w sumie niewiele dała w przypadku Counter-Strike'a Global Offensive, który na ustawieniach najniższych w 1080p, no, działa słabo na jednym, jak i na drugim procesorze. No i jeszcze tak
pół żartem, pół serio pomyślałem, że uruchomimy Wiedźmina 3 na ustawieniach niskich w 720p. No, na Celeronie nie chciał się nawet odpalić, a na i5 mieliśmy 13 fpsów średnio, więc no, nie byłoby to specjalnie grywalne. Natomiast jak mówię, takie prostsze gry jak League of Legends, Minecraft będą działały na takim malutkim komputerku bez problemu, jakby ktoś z Was chciał pograć w Simsy, też się nada. A jeżeli ktoś z Was chciałby pograć w gry AAA i macie dobry internet, spokojnie możecie skorzystać z takich usług jak GeForce Now, które omawiałem jakiś czas temu na kanale, albo konkurencyjnych rozwiązań jak Xbox Game Cloud czy Google Stadia. Jeżeli chodzi o temperatury, to Celeron grzał się troszeczkę bardziej. Nie jestem do końca przekonany, czy była to wina tego, że Celeron ogólnie mógł się grzać nieco bardziej, co myślę, że mogła to być również kwestia starej pasty termoprzewodzącej, która w jego przypadku była użyta. Natomiast jeżeli chodzi o pobór mocy, to możecie tutaj zobaczyć, ile taki malutki komputerek wciąga w spoczynku i pod maksymalnym obciążeniem procesora. Tutaj chciałbym jeszcze wrócić do tej kwestii dysku na M2. W czasach, gdy mieliśmy i piątki czwartej generacji, no to M2 było naprawdę bardzo nowym standardem i mało kto wtedy słyszał o dyskach na M2, które korzystają z protokołu NVMe. Przede wszystkim musiałem zaktualizować BIOS do najnowszej wersji, bo bez tego to nawet byśmy nie mogli w ogóle wystartować. Pomimo tego sprzęt jest mega wybredny, jeżeli chodzi o dyski na M2. Otóż okazuje się, że dyski na M2, które wykorzystują protokół NVMe, zadziałają, natomiast dyski, które korzystają z protokołu SATA na M2, nie zadziałają. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, musielibyśmy chyba zapytać kogoś w HP. W każdym razie, co gorsza, pomimo że dysk M2 z protokołem NVMe działa, to nie jest widziany przez BIOS jako bootowalny. W sumie to w ogóle nie jest widziany przez BIOS. Natomiast w momencie, gdy odpalimy instalator Windowsa 10, to dysk jest normalnie wykrywalny, możemy na nim zainstalować system i nawet system się uruchomi, w sensie Windows. Gorzej jest trochę z Linuxem. Linux również widzi taki dysk, ale niestety po zainstalowaniu gruba no nie chce on wstać. Więc ja tutaj musiałem manualnie zainstalować bootloader, ale o tym za moment. Wróciłbym teraz do tematu, po co w ogóle mi jest taki komputerek i jak ja planuję go używać. Otóż chciałem wykorzystać ten komputerek jako swój serwer. Jak część z Was pewnie wie, mam tutaj w studio taki serwer, który jest bardziej magazynem danych. Tam mam napchane dużo dysków i on działa bardziej jako taki dysk sieciowy do backupu wszystkich moich klipów. Natomiast mam jeszcze drugi serwer, na którym stoi faktycznie moja strona www.zmaslo.pl, na którym mam swojego TeamSpeaka czy serwer Minecrafta dla znajomych. No i ten serwer, który jest obecnie, który hostuje te rzeczy, jest to stary ThinkPad T400S, który ma jeszcze procesor Core 2 Duo. No i zwyczajnie czasami po prostu już no, nie wyrabia przy kilku usługach na raz. No i pomyślałem, że wymienię go na coś mocniejszego. Dlatego ten komputerek spisze się idealnie, bo raz, że jest mały. Mogę tutaj mieć dwa dyski SSD i HDD. No i jest też on o wiele mocniejszy, więc w sumie to same plusy. No właśnie, a skoro o dyskach mowa, to wrzuciłem do niego finalnie ten dysk M2 NVMe o pojemności 256 GB na system i usługi, a dodatkowo wrzuciłem jeszcze dysk HDD SATA o pojemności 2 TB na archiwum swoich filmów i jakieś tam inne pierdołki. Jako instalację Linuxa na serwer wybrałem jak zawsze Debiana, bo po prostu ten system jakoś lubię i w miarę mam dobrze obcykany. Natomiast jednak jak mówiłem, BIOS nie widzi dysku M2 NVMe przy butowaniu. Za tym idzie, musiałem manualnie zainstalować program rozruchowy grub na dysku HDD i manualnie przerobić konfigurację gruba tak, żeby najpierw BIOS uruchamiał gruba z dysku HDD, a potem zaczął ładować system z dysku SSD. No, pogmatwane to trochę, ale no, działa, więc ja tam się cieszę. No i co tu dużo gadać, ten komputerek jako serwer śmiga naprawdę fantastycznie. Docker, Debian, serwer Minecrafta śmigają naprawdę bez problemu. Postawiłem zresztą nawet serwer do DeForest i Minecrafta jednocześnie, no i ten komputerek sobie też sprawnie poradził z tym wszystkim. No mam nadzieję, że za jakiś czas przeniosę sobie wszystkie dane, to będę mógł zrobić podmiankę serwerów. No i mam nadzieję, że ten mini komputerek będzie mi służył bardzo dobrze jako serwerek. I moi drodzy, to tyle w tym materiale. Takie HP-ki malutkie są naprawdę całkiem spoko, jeżeli ktoś z Was po prostu szuka zwykłego komputera biurowego,
Albo jeżeli ktoś z Was, tak jak ja, chciałby sobie postawić serwerek na hostowanie jakichś swoich usług, który nie będzie wciągał jakiejś kosmicznej ilości prądu, no to myślę, że jest to sprzęcik naprawdę godny rozważenia. A jeżeli ktoś z Was miałby problem dorwać takiego HP-ka, to z tego co wiem, WPM przygotował bardzo fajny materiał na temat podobnego komputerka w podobnych rozmiarach, tylko od Lenovo, więc jak coś to link będziecie mieli w opisie, możecie sobie też obczaić. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bios! What?